duży turniej piłkarski, który udało nam się zorganizować. Oczywiście nie dałoby się tego zrobić, gdyby nie pomoc, wsparcie naszego wójta Krzysztofa Adamowicza, który ufundował największy puchar tego turnieju. Także panie wójcie, dziękujemy serdecznie za zielone światło. Kolejna osoba, która nam tutaj cały czas wspiera, pomaga i dzięki też niej jest kolejny oddział Akademii Zamiejscowy, czyli oddział Rogoźnica. To jest pani dyrektor Dorota Herda, która też, jak się dowiedziała, że chcemy zrobić tutaj duży turniej, oczywiście powiedziała: pani Łukaszu, nie ma problemu, działamy. Mało tego, ufundowała bardzo duży puchar od siebie, więc pani dyrektor, dziękujemy. Pani zawsze wspiera sport i cieszymy się, że możemy nie tylko w Rzeczycy, a też i w Rogoźnicy trenować z dzieciakami. Prawnie to przebiega i widać emocje. Tak, dokładnie, widać emocje. Cieszymy się, że zaproszone drużyny przyjechały do nas. Najdalsza drużyna jest z Zamościa, więc tutaj naprawdę chylimy czoła, bo musieli wyjechać koło 6 rano, żeby tutaj do nas dotrzeć na 9 dzisiaj. Tak naprawdę całym pomysłodawcą był Marcin Białach, trener Mini Akademii Żak, który jest u nas od niedawna. Jest trenerem w grupie przedszkolnej i też trenerem teraz w grupie starszej w Rogoźnicy, więc Marcin był i pomysłodawcą i tak naprawdę sprawnie zorganizował, więc tutaj dziękuję, Marcin, za to, że nam pomogłeś, że chcesz z nami być w naszym teamie, no i że tak sprawnie wszystko prowadzisz. Zorganizowaliśmy wspaniały turniej, w którym bierze udział 9 super teamów: Gaudium Zamość, Orlęta Radzyń, Orlęta Łuków, Champion Biała Podlaska, 3 bardzo silne zespoły i nasze super orły Krzna Rzeczyca, pierwszy i drugi skład. Chciałbym na wstępie podziękować tym zespołom, które przyjechały. Rywalizacja jest wspaniała. Nikt nie odpuszcza, każdy chce wygrać. Także dla nas najważniejszym priorytetem i projektem jest rozwój osobisty, rozwój Akademii Krzna Rzeczyca. Chciałbym zachęcić wszystkich rodziców z tego miejsca, aby zapisywać swoje pociechy już w wieku 4, 5, 6 lat. Prowadzimy szkółkę w przedszkolu w Rzeczycy. Mamy 18 graczy. Są to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Także bardzo nam zależy, żeby uczyć dzieci takiej dobrej decyzji, dyscypliny, determinacji. Trener Rafał Krzymowski, który jest z nami tutaj dzisiaj, pomaga, koordynuje. Trener Kamil Gałecki jest z nami, pomaga, wspiera. Więc naprawdę super, że mamy ten sztab trenerów coraz większy. Oczywiście Paweł Orłowski, nie dość, że asystent trenera, wspiera naszą drużynę, to jeszcze ratownik medyczny dzisiaj na turnieju. Więc tutaj też Paweł Orłowski, dziękuję bardzo, że jesteś zawsze z nami. No i też jego syn jest u nas w Akademii, więc strzela bramki. Dzisiaj chyba już nawet ze 4 strzelił, więc jest super. Za 5-10 lat kibice będą wam wdzięczni, bo tak naprawdę, no Łukasz, nie ukrywajmy, wy chyba w tym momencie szkolicie kadry dla waszego klubu Krzny Rzeczyca, takiego tego oficjalnego. Dokładnie, taki był zarys poczęcia tej przygody, jaką jest Mini Akademia Żak. Tak naprawdę ruszając pierwszym oddziałem w Rzeczycy, myślałem już dalej o kolejnych. Myślałem, że się nie uda, bo nie było łatwo, ale dzięki zielonym światłom gminy, wójta, dyrektorów szkół, naprawdę udało się. Tutaj też warto wspomnieć o dyrektor przedszkola Anecie Pawłowskiej, która nam udostępniła przedszkole w celu stworzenia grupy przedszkolnej, tak? Wpadliśmy na pomysł, idąc krok do przodu, o grupie przedszkolnej piłkarskiej, ale w języku angielskim. Więc prowadzimy zajęcia z piłką w języku angielskim. Dzieci uczą się piłki, ale nie mogą używać polskich słów. Więc mi się serce raduje, jak przyjeżdżam na trening i słyszę, jak mały brzdąc, 4-latek krzyczy: pass me ball, give me ball. Więc to jest po prostu ewenement na skalę naprawdę naszego województwa. Też Gminny Ośrodek Kultury z panią dyrektor Sylwią Chubicą, jak się dowiedział, że organizujemy turniej, też oczywiście chciał wesprzeć, pomógł, więc pani Sylwio, pani dyrektor, dziękuję bardzo. To jest nasza świeża pani dyrektor, tak naprawdę. Na co dzień też kopie, także. Tak, dokładnie, więc ma co robić, więc tutaj też pani Sylwia, jak się dowiedziała, że jest turniej, od razu powiedziała, że GOK wspiera, więc dziękuję pani Sylwio za pomoc, za wsparcie. Liczę na więcej turniej, na więcej emocji, bo teraz naprawdę ta pandemia nas spowolniła. Wiadomo, że reżim sanitarny musimy przestrzegać jak najbardziej, ale staramy się rozwijać już teraz kroczkami, żeby tym sportem, emocjami przegonić tą pandemię. Może nam się uda, no spróbujemy, zobaczymy, ale liczę na to, że tych turniej będzie jeszcze więcej. Jestem zdziwiony i zbudowany tą rywalizacją. Chciałbym też zaznaczyć, że mamy dwóch wspaniałych sędziów, bardzo opanowanych. Są to studenci AWF Biała Podlaska, moi koledzy po fachu, pierwszy rok, także znam ich bardzo dobrze. Super sędziują, przede wszystkim bardzo spokojnie, wyważone decyzje są, uspokajają chłopców, że to jest mecz. Mecz kończy się różnym wynikiem, ale najważniejsze jest fair play,
i duch walki. Oczywiście wiadomo, że pandemia spowodowała, że mecze są bez publiczności, ale taką wisienką na torcie było to, jak graliśmy mecze ligowe z seniorami, to mimo zakazów ludzie siedzieli w samochodach i oglądali, tak? To dla nas było naprawdę piękne, że chcą dalej. Z fenomenem jest o tyle fajnie, że ta fala krzny tej naszej rzeki lokalnej dalej płynie. Nie jest tam łatwo, bo coraz tam jakieś przeszkody trafiają, ale najważniejsze, pasją, emocjami pozytywnymi i wspieraniem rozwoju dzieci przez piłkę. Myślę, że pójdziemy jeszcze dalej, także wszystko jest na dobrej drodze. Teraz apel dla rodziców, żeby zapisywać swoje dzieci od 4 roku życia do 16-17 roku życia, także... Nawet, tak. Prowadzimy naprawdę, jest Drelów, jest Krzewica, jest Rzeczyca, jest Rogoźnica. Potrzebujemy zawodników, mamy super trenerów wykwalifikowanych po kursach UEFA i FIFA. Także zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zalać po prostu optymizmem, motywacją, determinacją, dyscypliną. Motorykę poprawimy tym dzieciom. Teraz czas jest trudny. Dzieci siedzą przed komputerem. My zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej ruchu było i żeby nie było, żeby dzieci nie miały nadwagi, żeby to wszystko pracuje na psychikę. W tym momencie zajmujemy, jak dobrze pamiętam, 5. miejsce w tabeli. Nie będzie łatwo. Przed nami bardzo mocne drużyny. Będzie o co powalczyć. Każdy się wzmacnia, każda drużyna się wzmacnia. Mamy 3 mocnych liderów przed nami, więc myślę, że będzie o co powalczyć, ale to tylko pokazuje jedno, że będzie coraz więcej emocji piłkarskich, bo wiadomo, że lepiej jest wygrać z mocniejszym, albo nawet przegrać z mocniejszym, niż pokonywać słabsze drużyny, więc tutaj liczę na to, że będzie tych emocji coraz więcej. I no mam takie marzenie, gdzieś tam mi się czasem po nocy śni ten awans do Ligi Okręgowej. Zobaczymy, no to jest nasze marzenie. Trener Daniel Wajszczuk w rozmowie ze mną już się dowiedział o tym moim marzeniu, więc też próbuję budować drużynę od samych korzeni do góry, żeby to naprawdę było do powalczenia. Zobaczymy, no czas pokaże.